Siemano, cześć i czołem, witam was na moim kanale poświęcony mandze i anime. Małe zmiany, duże zmiany, jak to można byłoby nazwać. Odcinek troszeczkę został, że tak powiem, poprawiony. Mam nadzieję, wam się będzie podobał. Prądę tom pierwszy. No, oceniajcie. Zapraszam do oglądania. Podróżniczka imieniem China trafia do miasta, w którym spotyka chłopca, który próbuje i zaglądać pod spódniczkę. Na szczęście chłopak jest kulturalny, no bo przecież no jak żeby inaczej, zaglądając w czasie pod spódniczkę, przedstawia się jej, że ma na imię Richto. Wita się z nią oczywiście. Ta zaś po chwili zastanowienia się oczywiście zaczyna w przerażeniu, w sumie w panice, uciekać przed tym chłopakiem, no bo przecież no to jest troszeczkę molestowanie, tak? No. Na szczęście przychodzi z pomocą młoda dziewczyna, która atakuje, w sumie odpycha agresora imieniem Richto i przedstawia się, że ma na imię Nana. Nana jest koleżanką Richta, kto z tym podróżuje. Ten jest jej winny pieniądze, więc no miał znaleźć pieniądze, odzyskać pieniądze, dostać, zarobić. Na tej zasadzie tak, żeby mógł, że tak powiem, coś zjeść, no bo nie może zjeść. Dziewczyna zaprasza Chinę na to, żeby sobie odpoczęła do siebie i dała jej coś do picia. Ta dziewczyna opowiada, w sensie Chinę opowiada o sobie, jak to się stało, że podróżuje, co się z nim stało, że jej mama została wchłonięta do otchłani, takiej jakby czarnej dziury i wręczyła, że tak powiem, w ostatnich chwilach jej taki jakby artefakt, nie wiadomo co to w ogóle jest, nawet nie wie, i że ma znaleźć jednego z legendarnych czerwonych baronów. No to ta nic innego nie miała i tak do roboty, bo by tak podróżowała, no to czemu nie, no to będę podróżować dalej i będę go szukać, no bo przecież jak żeby inaczej, nie? Po tym jak już tak by opowiedziała swoją historię, niestety Richto i Nana nie wiedzieli nic o czerwonym baronie, więc ta niestety zawiedziona myślała, że tutaj kogoś znajdzie, takiego co będzie wiedział, no bo słyszała w poprzednim mieście, że tutaj znajdzie go. Po jakimś czasie przychodzi wojskowy, który mówi, że on jest tym czerwonym legendarnym baronem i zabiera ją, że tak powiem, ze sobą do swojej kwatery, której, że tak powiem, China jest strasznie łatwowierna, mówi o tym artefakcie, który otrzymała od mamy i że ma go przekazać czerwonemu baronowi, czyli właśnie teoretycznie jemu. Wstępnie się okazuje, że no niestety w tym świecie te artefakty, tą rzecz, którą ona otrzymała, one są nielegalne. Nikt nie może posiadać tych artefaktów, tylko jedynie mogą z nich korzystać wojskowi, którzy są odpowiednio przeszkoleni, mają odpowiednią rangę, mogą ich używać, bo te artefakty, niektóre posiadają swoją specjalną moc, nadają po prostu, dają więcej siły, tak powiem, wojownikowi, który nią tym artefaktem dzierży. W tym przypadku Chyna nie posiadała żadnych zdolności, mając ten artefakt, więc ogólnie tutaj się, że tak powiem, ten oszust ujawnia, że nie jest tym czerwonym baronem, że jest oszustem podróbką tak zwaną. Że on tylko chce po prostu ją wykorzystać, zabrać teoretycznie też jej przy okazji w sumie ten artefakt. No i że tak powiem się do niej dobiera tak samo. Tu ona, że tak powiem, szybko zauważa, że on ma na liczniku 320, ona za 441. No to w tym świecie rządzą liczby. Osoba z większym licznikiem ma, że tak powiem, władzę nad tą drugą osobą. No niestety, ale jest też kluczek mały, bo te osoby, że tak powiem, mogą stworzyć sobie pojedynek o gwiazdki. I ta, co wygra, otrzymuje jej przegranej osobie gwiazdki, tak, na tej zasadzie. No i tak to też jest nie inaczej. Myślała, że agresor odpuści, no niestety nie, wyzwał ją na pojedynek gwiazdek, który niestety dziewczyna przegrywa. Po małych, że tak powiem, błaganiu o litość, no została pokonana i zostały jej zebrane gwiazdki, zaś na jej udzie pojawiła się liczba 1. Czyli 440, że tak powiem, przeszło na licznik wygranej osoby. Na szczęście po chwili przychodzi nasz mały, że tak powiem, podglądacz imieniem Richto i chce pomóc Chinie, że tak powiem, w opałach. Broni się,
tak powiem, zgrabnie swoim potężnym miśkiem. Misiek jest naprawdę potężny, ale niestety i on musiał ulec przed mieczem. Ale w miśku znajdował się miecz. I tu właśnie zaczyna się walka na poważnie. Maska, którą posiadał Rito, pęka. Pokazuje jego prawdziwą twarz, jak on wygląda. I w tym momencie walczy na poważnie na tym mieczu, który oczywiście był w tym miśku. Widnieje gwiazdka i licznik z ilością 5700, co oznacza, że on jest prawdopodobnie jednym z legendarnych czerwonych baronów. No i tutaj po, że tak powiem, szybkiej dosyć walce, bo Lichto jest jednym z legendarnych czerwonych baronów, zwanym Blitzkriegiem. Blitzkrieg. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Czyli jest po prostu bardzo, bardzo szybki i w mieniu oka pokonuje przeciwnika, nie jest w stanie, nie jest, nic dosłownie mówiąc, zostaje zmiażdżony. I w tym wypadku każe mu zwrócić gwiazdki, które ukradł na konto Chiny. No i tak ówcie robi. Niestety nagle Lichto pokazuje to, że też chce ten artefakt jej zabrać, ale tak naprawdę jest to przykrywka po to, żeby Chiny już nikt nie ścigał, tak? Tylko ścigał jego, bo zresztą w sumie on też jest poszukiwany jako legendarny czerwony baron, ale to się już wyjaśni w dalszych częściach. Wręcza Chinie miśka, w którym tak naprawdę oddaje jej ten artefakt, który dała jej mama. Po tym jak Richto ją zostawił, ona już wiedziała, że będzie chciała go znaleźć, bo on jest tym legendarnym czerwonym baronem, którego kazała mama jej znaleźć. Tutaj przechodzimy do w sumie kolejnej wioski, w którym, że tak powiem, Richto, do której Richto uciekł. Jest to wioska w górach, gdzie stacjonuje dwóch wojskowych. Jedna ma na imię Leina, a drugi to jest chłopak, to jest on, Pele. Oni zaś pilnują tej wioski tak, żeby tutaj się nic nie, że tak powiem, nie wydarzyło. Leina jest osobą strasznie pomocną. Ona nie wyobraża sobie, żeby mogła na kogoś być zła, czy też nie pomóc komuś w tej wiosce. Wszystkim pomaga, czy też w zakupach, czy też w ich codziennej pracy, mimo że sama wykonuje swoją pracę. Jest bardzo pomocna aktualnie. W tym momencie, w którym, że tak powiem, ich postacie się spotykają, jest to moment, w którym Leina chce zebrać pieniądze, fundusze, tak jakby na budowanie placu zabaw dla dzieci. Tutaj spotyka się z pewną osobą, puddingiem, przebraną osobą, która przebrana jest na pudding i sprzedaje puddingi. No, tak to aktualnie wygląda. Tu zaś się tak po tak małych pogawędkach, że tak powiem, przyjacielskich romansach. Tutaj Pudding oczywiście też próbuje zaglądnąć jej pod spódniczkę, coś mu się wiele razy udaje. Ona się broni, jest strasznie nieśmiała. Tutaj niby się trochę w nim zakochuje. Później po kilku, że tak powiem, takich dłuższych wymianach, rozmowach, Pele pokazuje list kończy. Jest poszukiwana osoba wyglądająca podobnie do Puddinga, czyli tak zwanego Richto. Ona zaś, jak się o tym dowiaduje, jest troszeczkę zakłopotana, nie wie co ma zrobić, ale stwierdziła, że w takim wypadku nie da się oszukać i spróbuje go złapać, no bo w końcu jest wojskową i musi, że tak powiem, wykonywać też swoje obowiązki. Ona ma strasznie mocne nogi, więc kopie na lewo i prawo. Tym samym, że tak powiem, Richto z zadowoleniem podgląda dzięki temu jej jeszcze bardziej, co ma pod spódniczką. No, niestety tutaj zakłopotana, onieśmielona, niestety nie spodziewała się, że tak to się skończy. Została przyparta do muru. No i tu w sumie, w tym tomie się w sumie kończy historia jeszcze pod sam koniec. Jest pokazana scena, w której, że tak powiem, Nana napotyka, w sumie do niej przychodzi ten mężczyzna imieniem Jill. Jest to wyżej postawiony wojskowy, jest to chyba generał, już nie pamiętam nawet, który wypytuje ją o to, gdzie może znaleźć Richto, czyli w sumie tego chłopaka,
który tutaj, że tak powiem, zrobił małe zamieszanie w tym mieście. Gdzie może go znaleźć? No bo prawdopodobnie on jest tym, że tak powiem, legendarnym czerwonym baronem, którego wszyscy chcą znaleźć, wszyscy wojskowi. A historia polega na tym, że czerwoni baronowie żyli 300 lat temu. Walczyli w wojnie porzuconych. Historycznie nie powinien żyć, tak jakby, nie? Ale jest niestety, no i też służyli dla wojska, a teraz nagle poszukiwani. I tu nasuwa się masa pytań, dlaczego on jest w ogóle poszukiwany, tak? No o tym się dowiemy w dalszych częściach. W tym momencie ja wam za wszystko dziękuję. Mam nadzieję, to był taki szybki skrót. Mam nadzieję, że was zachęcę do kontynuowania serii Plunderer, tom pierwszy. Kolejne odcinki będą z kolejnego tomu. Prawdopodobnie jeden tom, jeden odcinek. Chyba, że będzie dużo walki, no to wiadomo, odcinki będą dłuższe. Ja wam dziękuję za, tak powiem, za oglądanie. Dźwięk nagrany mam osobno. Mam nadzieję, że jakość wideo, to co tam zmontowałem, była całkiem przyzwoita i że wam się spodoba. A może nie pokażę wam całej mangi krok po kroku, no bo przecież nie o to chodzi. Ja się wam żegnam. Do następnego razu. Hej. To co tam zmontowałem, była całkiem przyzwoita i że wam się spodoba. A może nie pokażę wam całej mangi krok po kroku, no bo przecież nie o to chodzi. Ja się wam żegnam. Do następnego razu. Hej.